zwłaszcza te wszystkie cudowne diety, cud działały, nie mielibyśmy tylu osób, które mimo stosowania diet cały czas walczą o kilogramy, cały czas wraca im ta waga. Na czym więc polega problem? Dlaczego diety nie działają? Mówmy najpierw, czym jest ów magiczny, mistyczny efekt jojo. Jojo pojawia się wtedy, kiedy po cudownej diecie, po drakońskiej diecie schudniemy bardzo dużo, zwłaszcza w bardzo krótkim czasie, i później wracamy do naszych starych nawyków, do naszego starego sposobu żywienia. I puf! Stała się magia, nagle te kilogramy wróciły. Jak to się stało? Żaden nie wie. Żaden. Wiecie co, ja strasznie nie lubię słowa dieta, bo właśnie kojarzy mi się z czymś takim magicznym, cudownym, trwającym przez chwilę, z jakimiś wyrzeczeniami, z męczeniem się, z katowaniem. A dieta nie powinna polegać na katowaniu. Tym bardziej, że słowo dieta zawsze idzie w parze z słowem odchudzająca. A przecież mamy jeszcze diety wegetariańskie, mamy diety związane z różnymi chorobami. Chociażby to, że słowo dieta stosowane jest jako wypłata dla posłów, dieta poselska. W ogóle słowo dieta oznacza dniówkę. Każdy z nas ma jakąś dietę. To, że jesteśmy na diecie, to wcale nie znaczy, że się odchudzamy. I strasznie tego nie lubię, kiedy ktoś właśnie mówi, że o, jestem na diecie i to od razu oznacza, że o, odchudzasz się, o, nie jesz słodyczy. Nie, odmawiasz sobie czegoś. Nie, dieta to nie jest odmawianie. To nie jest męczenie się. Dieta to jest po prostu styl życia. Ale wracając do pytania, dlaczego diety nie działają. Właśnie często nam dieta kojarzy się z tym, że po pierwsze trwa tylko jakiś tam okres czasu. Nie jesteśmy nauczeni tego, że dieta to jest właśnie ten styl życia, to jest coś na stałe, tylko dieta najczęściej trwa 2 miesiące. Przez te 2 miesiące jemy same kiełki z jarmużu. Batoniki, ciasteczka, cukier, słodzona herbata w ogóle odpada, alkohol zresztą też i wszystko, co tylko jest brudne. Dzielimy jedzenie na to brudne, na to złe i na to czyste, dobre. Więc jemy tylko to czyste, dobre przez 2 miesiące. A po tych 2 miesiącach rzucamy się na wszystko jak wygłodniałe dziki. Znam też wiele osób, które na odwrót, przed pójściem na dietę, napychają się po prostu potąd, bo przecież od jutra nie jem słodyczy, więc dzisiaj się najem słodyczy. A kończy się to na tym, że okej, nie jem słodyczy przez tydzień, dwa i nagle zjem małego wafelka i to już nagle oznacza koniec diety. No przecież złamałam swoje postanowienie, zjadłam coś nieczystego. Jestem zła, jestem bardzo złą osobą. Po co odchudzać się tylko na wesele kuzyna, skoro potem i tak na tym weselu obchamy się i w jeden dzień nadrobimy. No dobra, może nie w jeden dzień, ale potem to wesele jeszcze trwa przez cały tydzień i przez cały tydzień nadrobimy te wszystkie kalorie, których nie zjedliśmy przez 2 miesiące. No i puf, waga wraca, dzieje się magia. Tak, dokładnie. Sama tak robiłam. To było bardzo niemądre. Nikt mi nie wytłumaczył, nikt mi nie nauczył, że można inaczej, że są inne schematy. I przez to do dziś walczę z zaburzeniami odżywienia i złym stosunkiem do jedzenia, jak zresztą wiele osób dzisiaj. Jeśli kiedykolwiek stosowałeś, korzystałeś z usług dietetyka, to powiem Ci, po czym można poznać dobrego dietetyka. Otóż dobry dietetyk nie będzie Ci tylko rozpisywał diety, ale też nauczy Cię tych dobrych nawyków, nauczy Cię, czym zastępować jakieś tam produkty, nauczy Cię właśnie zdrowych nawyków, tego, jak powinnaś na co dzień się odżywiać. Przede wszystkim dieta nie jest rezygnacją. Nie powinniśmy rezygnować z niczego na stałe. No chyba, że mamy jakieś nietolerancje, albo alergię, albo naprawdę czegoś nie możemy jeść. Ale moje zdanie jest takie, że możemy wszystko byle z umiarem. Bo jeśli zaczynamy sobie wyznaczać właśnie okres trwania diety i dzielić jedzenie na to dobre i na to złe, jeśli zjemy coś z tego złego, to nagle cała dieta wydaje się bez sensu. Jeśli kiedykolwiek tak mieliście, to na pewno wiecie, o czym mówię i bardzo możliwe, że właśnie kiedyś tak mieliście. Jedzenie jest jedną z naprawdę bardzo ważnych przyjemności w życiu i nie powinniśmy z tej przyjemności rezygnować. Nie ma sensu stosować diety, na której będziemy jedli razowy chleb, jeśli na niego po prostu nie możemy patrzeć, albo cokolwiek jeść, co nam nie smakuje, tylko dlatego, bo to jest zdrowe. Nie, za długo na czymś takim nie pociągniemy. Przede wszystkim zaczynając jakąś dietę, warto sobie postawić pytanie, czy
byłabym w stanie już do końca życia stosować się właśnie do tej diety, do tych zasad. Czy byłabym w stanie do końca życia właśnie tak żyć? Jeśli tak, to znaczy, że to jest dobra dieta i właśnie powinniśmy ją już stosować do końca życia, żeby nie było tego efektu jojo, żeby na stałe już prowadzić te dobre, zdrowe nawyki do naszego życia. To nie jest tak, że schudnąć pomaga nam siła woli, ale siła mądrego, zdrowego podejścia do odżywiania, siła wyrobienia sobie pewnych nawyków, nawyków tego, żeby regularnie uprawiać sport, żeby dbać o swoje zdrowie i żeby właśnie szanować to swoje ciało, traktować je dobrze, pogodzić się z tym, że zmieniamy swoje nawyki już na stałe. Wtedy nie będzie tego efektu jojo, wtedy ta dieta będzie naprawdę działała. I dobra dieta też nie przyniesie nam od razu efektów. Dobra dieta to nie jest dieta cud, która trwa 2 miesiące, ale bardzo często to odchudzanie, to gubienie wagi jest rozłożone na jakiś tam czas. No dobra, nie mówmy tylko o diecie odchudzającej, ale w ogóle dieta powinna zmienić coś w naszym życiu, spowodować, że lepiej będziemy się czuć, że lepiej będzie funkcjonowało nasze ciało, będziemy, no, pewne problemy znikną, typu worki pod oczami, problemy ze skórą, problemy z włosami, z paznokciami. To wszystko można wyleczyć dobrą dietą. Dobrą, mądrą, zdrową dietą. No i przede wszystkim, o czym też już mówiłam, ważne jest to, żeby polubić siebie, pokochać siebie, bo to nie jest tak, że jeśli zrzucimy parę kilo, to nagle zaczniemy siebie kochać, tylko właśnie powinniśmy już kochać siebie w tym momencie, o te parę kilo cięsi, bo wtedy tylko będziemy w stanie zaakceptować też siebie, kiedy już zmienimy się. W przeciwnym razie dalej nie będziemy siebie akceptować, mimo tej zmiany. Oczywiście to wszystko nie jest takie łatwe w przypadku osób z różnymi zaburzeniami, których też dzisiaj jest bardzo dużo. Chociażby zaburzenia odżywiania, którymi wiele z nas ma problem. Ale to jest w sumie temat na oddzielny film, który planuję nagrać, tylko jeszcze muszę się zebrać, bo to nie będzie łatwy film. Jeśli cokolwiek Wam pomogłam, jeśli teraz wiecie, dlaczego te diety nie działają, to pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, żeby udostępnić ten film wszystkim znajomym, którzy są na diecie, żeby, no być może właśnie to im pomoże. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zajrzyjcie też moje pozostałe social media. No i standardowo widzimy się w kolejnym filmie.